zacznie się o 16, czyli za nieco ponad pół godziny. No tak, ale Kamil Stoch, wiemy o tym i on to już pokazywał nie raz, że te serie próbne, ta rozgrzewka, to wejście odpowiednie w konkursy, czasami jest takie bez błysku u Kamila Stocha, chociaż teraz skacze świetnie, skacze daleko, równo, bardzo lekki ten skok w jego wykonaniu. A ta pełna mobilizacja przychodzi podczas tego konkursu właściwego. 139,5, czyli najdłuższy skok dotąd w serii próbnej. Metr dalej od Stefana Laje. Tak, Kamil Stoch natomiast jest za Stefanem Laje.